Cześć! Z tej strony Smart Pro! <laughs> e, I tak, dzisiaj słuchajcie, możecie już zauważyć o co chodzi. Dokładnie jak widzicie, jestem w Brawl Stars. Tak, wiem, że było dosyć, bardzo długa przerwa. E, od ostatniego czasu, gdzie tak naprawdę otwieraliśmy, pamiętam to, ale to, ten montaż to, o Boże, jak się. Tragedia, ale to były te dwa karnety, ten podwodny i chyba ten sam. I właśnie od tamtego czasu się w ogóle odcinki nie pojawiają. A my jak możemy tutaj zauważyć, jak widzicie, mamy tutaj tu, yy, 21 sezon, tak. Także na pewno z jakieś 9 sezonów minęło czy coś z tych rzeczy. Yy, mamy teraz nową zadymiarę też, która się nazywa Charlie. Słuchajcie, oczywiście, już ją odblokowałem, niestety, bo też słuchajcie, muszę dużo Wam tu powiedzieć. Nie ukrywajmy, ale tak, po pierwsze, mamy coś takiego jak codzienne podarunki. Codzienne podarunki to jest takie coś, co na, na przykład yy, nie wiem, wchodzicie codziennie do gry, i jak widzicie, tutaj dostajemy w tym przypadku star dropy a star dropy to są zamienniki skrzynek. I w ogóle teraz skrzynek się nie da w ogóle w grze zdobyć. Skrzynki zostały totalnie usunięte. I no jest słabo. Już od miesiąca tak jest. I teraz e, mamy też tutaj dwóch nowych zadymiarzy, których akurat tutaj odblokowuję. E, I teraz wybiera się kredyty zamiast otwierać skrzynki. Znaczy <laughs> no, właśnie z tych dropów też mogło wypaść. E, no ale wiecie, ale jest taka mniejsza szansa, a tutaj, widzicie, tutaj mamy pewność. I te kredyty sobie zdobywamy tutaj w Karnacie jest to... Nie pasi mi to, bo to jest bardzo słaba... Ba bardzo słabe to jest rozwiązanie, ja nie wiem dlaczego oni tak zrobili. Um... Przynajmniej te star dropy to, wiecie, od odzwierciedlają te skrzynki. Ja sobie tutaj jeszcze odbiorę, wiecie, wydarzenia. Mamy też nową powstać wybraną w lobby, ona się nazywa Willow. Um... Ja też tak w ogóle właśnie od tamtego czasu też nie gram w, w Brawl Stars. Teraz dopiero tak wróciłem i gram już tak z dobry tydzień. I jeszcze mamy Cordeliusa, mamy Bustera, który się pojawił. Charlie właśnie. Chuck, Dog, Mandy, RT, Maisie, Pearl. Także jak widzicie, paru zadmiarzy sobie weszło do gry. A jeszcze Grey. E, Hank. Bonnie chyba? grom, chyba coś z tych rzeczy także tak słuchajcie, bardzo dużo minęło ja wam muszę to wszystko teraz potagować i jeszcze jedna rzecz uwaga zostałem, jak to powiedzieć zostałem super content creatorem czyli to jest coś takiego jak na przykład yy, oglądacie swoich ulubionych youtuberów yy, i czasami coś tam wam rozdadzą, nie? jakieś tam skiny czy coś to właśnie w tym programie ja też będę mógł to robić. Oczywiście nie teraz, bo od miesiąca odkąd się dołączyłem do tej społeczności, będę mógł dopiero coś tam y, działać. Ale za miesiąc w grudniu może jakieś świąteczne skiny porozdaję, także bądźcie czujni. Y <grych> Okej, okay, nieważne. Y Kliknę, y żeby zagrać, ale to nieważne. Zaraz jeszcze Wam coś pokażę. Także tak, słuchajcie, w sklepie jeszcze zobaczymy, co jest. Jest Salinani. Hmm, Salinani jest spoko z y, ale niestety nie mam na razie do niego y, albo do niej gemów. Mamy tu też oczywiście gemy podrażały, tak jak w, w międzyczasie, jak ja nie nagrywam. Nie wiem, po co to mówię, ale okej. Okay. Po prostu, żeby było. Misji, w misjach się nic za bardzo nie zmieniło. Misje są takie jak ze starych dobrych czasów. I uwaga, w klubie, teraz jestem w randomowym klubie ale zacznę budować swój własny i dodali takie coś jak Mega MegaPig to jest takie wydarzenie w klubowe zamiast tych misji klubowych, które były wcześniej usunięto je kompletnie i teraz jest akurat koniec tej świni i ja już w swoją swoim życiu otworzyłem było to w tamtym tygodniu w, w poniedziałek teraz jak to nagrywam też jest w poniedziałek dlatego kolejna mega świnia się zakończyła i zobaczymy, słuchajcie Ej, co? Okej, okay. nie dostałem w ogóle. Także. Yy, nie wiem, co to się stało. Byłem w świecie przekonany, że. Okej, okay, nie wiem, serio, naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło, ale okej. Okay. Um, mamy jeszcze coś takiego jak yy, poziom mistrzowski, czyli to jest takie coś, że wiecie, mamy taką ścieżkę. I 300, 800 tutaj widzicie, możemy uzbierać punktów. Te punkty się normalnie uzbiera w grze. I czy więcej bucharków mamy, to więcej tych punktów na jedną grę, jak wygramy, dostaniemy. Także jest to dosyć spoko rozwiązanie, jak widzicie. I mamy też na samym końcu tytuł. Tytuł to jest taka, taki nick pod waszym nickiem. Także spoko. Jestem bardzo zadziwiony, dlaczego nie dostałem tej mega świni. Nie wiem, może... słyszałam o takim bugu, że w ogóle nikt nie dostał A jakaś inna osoba dostała 40 star dropów, bo od max można dostać A my tutaj z klubem właśnie maksymalną zrobiliśmy I nie wiem czy ten bug... chyba ten bug mi się właśnie teraz trafił u mnie na konto Bo nie wiem jak to działa, ale okej okay. Słuchajcie, zrobimy sobie te misje tutaj jakie mamy, czyli wygrać bitwy i... I chyba starcie duo tylko jeszcze muszę sobie tutaj pomyśleć, kim by tutaj zagrać. Może zagramy sobie Cordeliusem, on jest nowy dosyć. Także tak, słuchajcie. Ee, zobaczymy, jak, e, jak ten, jak gram. O i w ogóle jest nowe tło. Bo słuchajcie, e, za niedługo też będą mistrzostwa świata Brawl Stars, e, i będą do wygrania różne nagrody na stronie, oczywiście. Wy już pewnie wiecie, jakie. Ja też. Jest to taka strona z nagrodami, w której po prostu możecie za obstawianie, kto wygra w danym dniu, dostać jakieś nagrody. Także jest to całkiem spoko. Nie wiem, słuchajcie, może mi się uda obstawić dosyć dobrze, może źle. Zobaczymy. Ok, słuchajcie, tu, tutaj jest grube dymy się zaczynają. Nie, ja chyba może ucieknę sobie, stąd będzie najbezpieczniej. Bo tutaj jednak wiecie, i gasy, i dołgi, i to wiecie, to jest źle. Tutaj jeszcze mam kiełka. W ogóle ten są jest bardzo mocny. Nie wiem, czy wy to też zauważyliście, ale no właśnie jakoś tak ja zauważyłem, właśnie. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale okej. Okay. Dobra. O! Jak widzicie, y, szybko to się stało. Y, też oczywiście przepraszam za to pięciodniową znowu przerwę na kanale, no ale wiecie, jak to jest. Y, ja miałam czasami w ogóle kompletnie pomysł, co nie, nie wiem, co tutaj nagrać. Straszny nie z tą mega świnią, bo chciałam tutaj zrobić odcinek z, o, z otwierania jej. Ale coś tutaj nie wyszło i nie wiem czemu. Patrzcie! <grytanie> ale się trafiło, mamy drugiego Cordeliusa w tej. Jestem ja Cordeliusem i mamy innego Cordeliusa. Jest fajnie, wam powiem. Także tak, słuchajcie. Zbieramy skrzynki. I zobaczymy czy tą grę też się nam udzie, u, uda wygrać, oczywiście musimy tam zabić graczy, także oczywiście ja tutaj, tutaj staram się o to robić. O, już jednego tutaj właśnie zrobiłem, już. Frank, Frank ma, aha, zabrał go do tego. Cordylus ma takiego ulta, że zabiera go do innego wymiaru kompletnie i jest taka solówka, jest, jesteś sam na sam z gościem Nikt ci nie może pomóc, nikt tam, temu nie może pomóc nic, po prostu solówka. To dosyć spoko, jeżeli nawet jest, chcecie sobie uciec i walicie w niego i uciekacie i nie ma nikogo przed wami, za, za wami. Jest to dosyć spoko rozwiązanie i patrzcie, teraz go walnę. O, Karla akurat. I patrzcie, Solówka. Frank zniknął i teraz gonię go. I jesteśmy na sami. Widzicie? ale to, to, Zobaczcie, jak ten Cordelius jest mocny. Na dwa Franka rozwaliłem. No. Powiem wam, że Cordelius tutaj daje, daje, daje czadu. O. Ale mamy star dropy w wersji wygrywanej, bo jak się wygra tam maksymalnie chyba 8 meczy danego dnia, to można dosyć 3 takie star dropy. No i zobaczymy, co dziś, dzisiaj teraz nam wypadnie. Epicki! Uwaga! Epicki, zostało. Yy, te, te star dropy, one się ulepszają, czyli na przykład z rzadkiego może być na no, bardzo rzadki, epicki, mityczny i legendarny. Zobaczmy, co z epickiego. No niestety punkty w tylko, ale no... Dobra, i to. L wiecie, lepiej niż monety na pewno. Także tak, słuchajcie, jeszcze musimy ile? Jeszcze raz musimy wygrać, także okej. Okay. Nie wiem, strasznie jestem zdziwiony tym, że nie dostałem tej mega świni. Może serio, ten Bóg mi się zrobił. E no, no to co, w takim razie to, to Supercell musi mi to chyba jakoś wynagrodzić, nie? Coś słyszałem, że chyba wynagradza Supercell za takie e bagi. Także nie wiem, co o tym sądzić. Jest to bardzo dziwne, ale okej. Okay. No i dobra, idziemy tutaj. Tutaj Kruk, w ogóle yy, mamy Kruka, także okej. Okay. Mamy, o, glif glif na dwa strzały, teraz Cordeliusem. Ja nie wiem o co chodzi, ale to jest bardzo mocna postać. I chyba moja ulubiona na ten czas. Zobaczcie, Tara na 10 power na pewno bym ją porobił. Czekajcie, o. Patrzcie, widzicie, o. Jeszcze ma taki gadżet, właśnie, zapewniam. O szkurdę. Uciekuj, uciekaj, uciekaj. <grych> Dobra, yy, bo on ma taki gadżet. Wiecie, że jak to strzelimy, to jedna postać jak Otis. On ma taki super yy, gadżet jak Otis, tylko że Otis ma to w super ataku, a Cordelius w gadżecie. I na sekundę możecie właśnie kogoś powstrzymać od yy, strzelania. Także jest to dosyć spokojnie. Kolejny raz, jak wiecie, wygraliśmy. Także jest spoko, Słuchajcie, jeszcze tutaj zrobiliśmy misję. Ale jeszcze sobie raz zagramy do tego, do drugiego stardropa, zobaczymy, co nam wypadnie. Um, może też Cordeliusem niech będzie. No i cóż, słuchajcie, ten odcinek dzisiejszy będzie taki luźny, yy, wiecie, pogadankowy i ogólnie powracający do tej gry. Bo jakby nie, nie patrzeć, to no trochę się nie grało i fajnie by było najpierw tutaj przedstawić wam, co się zmieniło, co się nie zmieniło. Także jest to dosyć spoko, no i zobaczymy w dalszych, wiecie, w dalszych tutaj przygodach, może, no i zaraz mnie zabije ten RT, nie? Dobra, w tych, w dalszych przygodach, wiecie, będziemy tutaj y, robić już co innego i się zacznie to rozdawanie skinów i będzie dopiero. Ale no powiem wam, że tak, ja jestem bardzo szczęśliwy, jeżeli chodzi o to, o ten Super Soul Creator. Jest to program, y, bo wcześniej było to chyba o 3000 subskrypcji, chyba? chyba na YouTubie, a teraz zmienili to na maksimum 100. No to ja mam, wiecie, już prawie 300. Ale coś, słuchajcie, nie chcecie dobić o tej 300. Faj, by było mi miło by było. Jakbyście wiedzieli, y, wbili to. Dlatego, tak, słuchajcie, i właśnie zmienili ten próg do 100 subskrypcji. No, i bez problemu dołączyłem. Trzeba oczywiście też robić odcinki z Brawl Starsów, żeby się utrzymać w tym programie. Oczywiście tam nie tylko, wiecie, nie tylko Brawl Stars, bo tam jest. Słuchajcie, Supercell to tworzy chyba 5 gier swoich. Także mamy tam Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, jeszcze jakieś tam inne, co nie znam gry. Ale no, słuchajcie. Ja akurat tylko wybrałem Brawl Stars, bo tylko w Brawl Stars gram, na razie. Także tak, słuchajcie. No i niestety tutaj rzadki, ale w poprzedniej mega świni yy, trafiłem z rzadkiego. Zaraz wam tutaj pokażę czekajcie, bo mi się nie to włączyło. Gdzie yy, jest kruk? Tutaj. To te, tego skina do kruka trafiłem z, ze Star Dropa y, rzadkiego, z mega świni. Także wiem, że nie każdy może mi tutaj uwierzyć, ale tak się stało, naprawdę. Mam nagranie na ten temat. Um, no i tak słuchajcie, yy, chyba tyle Zakończyły sobie ten odcinek. Jeszcze mamy Gold'a do odebrania. Gold się przyda w tych czasach, bo teraz yy, Gold jest bardzo. hm, yy, to powiedzieć, cenny, bo w starterpoch już tak nie lecą z tych i Star Powery, jak to było w skrzynkach. Teraz aż się prosi o te Star Powery. Także tak. Yy, no ale cóż, ja byłem Sport Pro. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. A cóż, a my się widzimy... Nie wiem, może za dwa dni, może wcześniej zobaczymy. Także co? Pa! pa!